Jan Kicka, chorąży, legionista, później major Wojska Polskiego, należał do Związku Strzeleckiego, był żołnierzem 2. Pułku Piechoty Legionów Polskich, później działał w Polskiej Organizacji Wojskowej właśnie na terenie Nowego Sącza. Tam był komendantem i ściśle współpracował z porucznikiem Stanisławem Kawczakiem. To był przykład takiej bardzo dobrej, rzetelnej współpracy pomiędzy właśnie byłymi legionistami, pełowiakami i oficerami Polakami z armii austriackiej. Zresztą Nowy Sącz tutaj miał swoje zasługi w tym, bo znajdował się tam szpital, w którym leczyli się legioniści i kurowali się, i w tym szpitalu byli oni bardzo zadbani. Organizowano im nawet potem ucieczki z tego szpitala. Po odejściu legionów pod bitwę pod Łowczówkiem na dalsze ich losy, część legionistów rannych lub urlopowanych przebywała ciągle w Nowym Sączu. Także przez kolejne lata legioniści byli ciągle obecni i fizycznie, i byli obecni w świadomości mieszkańców miasta Nowego Sącza. Po kryzysie przysięgowym część z tych legionistów została ukryta na terenie miasta. Niektórym wyrobiono fałszywe dowody tożsamości, pracowali, byli zatrudnieni fikcyjnie na kolei i także oni przyczyniali się też do tych wszystkich działań. W międzyczasie starano się wszyscy członkowie tych organizacji, które niepodległościowych, wcześniejszych, sprzed wojny, starali się przygotowywać do tego momentu, który przewidywano, że nastąpi. Więc gromadzono broń, gromadzono amunicję, gromadzono wyposażenie wojskowe po to, że w dogodnej chwili wszystko miało po prostu zagrać. To wszystko miało być dobrze zorganizowane, to wszystko było przygotowane, ukryte. Broń gromadzono na przykład w domu robotniczym związkowym, w którym kolejarze mieli przedstawicielstwa wszystkich swoich stowarzyszeń, w którym się zbierali. Tam ukrywano ją na strychu, ukrywano ją pod sceną teatralną, tam był magazyn broni. Broń była również w mieście u braci Wąsowiczów, przy ulicy Długosza, więc tak samo widać było, że społeczeństwo przygotowywało się do tego momentu, kiedy trzeba będzie bezpośrednio wziąć udział w tej akcji niepodległościowej. Fragment książki Stanisława Kawczaka Milknące echa. Nasza organizacja tymczasem działa. Na strychach domu robotniczego, w bocznych salach magistratu, zbierają się żołnierze i cywile. Nie ma czasu na gadanie. Do szeregu. Już kompania gotowa, w 4 plutony ustawiona. Są oficerowie i podoficerowie. Są wyznaczeni kucharze, taboryci, pisarze, telefoniści, wywiadowcy, cykliści, nawet konni posłańcy. Kogo tu nie ma? Studenci i robotnicy, chłopi i kolejarze, zwłaszcza ostatnich dużo. Jest wśród nich i adwokat, i inżynier. Są i radni miasta. Po stromych, bocznych schodach domu kolejowego wchodzę w mundurze oberleutnanta. Nareszcie jestem na przestronnym strychu. Za moim wejściem pada komenda: baczność, na prawo patrz! Ogarnia mnie niesłychane wzruszenie. To mój pierwszy raport Polski, pełnej kompanii. Z dumą obchodzę plutony. W blasku migotających świec poznaję te i owe twarze. Wąsaty kolejarz obok gimnazjalisty syna. No jakże to nazwać? Do nogi broń, spocznij! Skąd ta broń? Kradziona. Zwyczajnie kradziona. Skąd się da? Z niepilnowanych stelaży koszarowych, z magazynów, z transportów kolejowych, ze schowka rusznikarza. Wynoszą je spiskowcy pod lada pozorem. Amunicji mamy 4 pełne skrzynie. Granatów ręcznych kopę. I to samych u granatów, a te walą niczym z polówki. Wszelkie działania już o znaczeniu kluczowym dla odzyskania przejęcia władzy w Nowym Sączu rozegrały się w nocy z 30 na 31 października. Zresztą równocześnie takie wydarzenia rozgrywały się w Tarnowie. Prawdopodobnie członkowie organizacji Wolność, którzy mieli ze sobą kontakt, najprawdopodobniej telegraficzny, zdołali to wszystko uzgodnić. Akcja ta przebiegła sprawnie. W ciągu kilku najbliższych dni utworzona ochotnicza milicja obsadziła wszystkie najważniejsze punkty w mieście, łącznie od wszystkich urzędów, przez ważniejsze szkoły, ważniejsze budynki, które jakieś przemysłowe, czyli i tereny kolejowe. To było kluczowe. Z relacji Stanisława Kawczaka. Służba milicji wojskowej była nader ciężka.
bo obok wartowniczej i patrolowej, po rozbrojeniu żandarmerii austriackiej, musieli staczać walki z bandami dezerterów i rabusiów, a z łona milicji, pełen pluton pod dowództwem porucznika Kicki, poszedł do walki na front ukraiński pod Chyrowem. Przewrót był starannie przygotowany i konsekwentnie przeprowadzony. Podkreślam z naciskiem, że nie była to jakaś cywilna milicja, lecz najnormalniejsza kompania wojskowa, stanowiąc w dniach wyzwolenia jedyną na Podhalu polską siłę zbrojną. Jeśli chodzi o samego Jana Kickę, to oczywiście uczestniczył w wojnie 20 roku, potem już po odzyskaniu niepodległości przez Polskę był oficerem zawodowym Wojska Polskiego. Niestety jego stan zdrowia nie pozwolił mu na rozwój dalszej kariery, przeszedł w stan spoczynku, a w 1934 roku zmarł w Warszawie, a pochowany został w Płocku. Nie miał wtedy nawet 40 lat. Był odznaczony za walki w 20 roku orderem Virtuti Militari. Był oczywiście odznaczony Krzyżem Niepodległości. To wszystko zostało w Nowym Sączu dostrzeżone i w latach 90. upamiętniono Jana Kickę tablicą memoratywną umieszczoną w kościele świętego Kazimierza, czyli w takim dawnym kościele garnizonowym. Fragment listu pana Sylwestra Sowy do biura projektu Pierwsi Niepodlegli z kwietnia 2018 roku. Warto by było dodać do biogramu majora Kicki, że to stryjeczny brat Leopolda Okulickiego. Późniejszy generał urodził się w 1898 roku, czyli 3 lata po Janie, w tych samych rodzinnych bratucicach, parafia Okulice w powiecie bocheńskim. Rodzina Leopolda miała chłopskie korzenie, jednakże wraz ze stopniowym powodzeniem materialnym i uznaniem społecznym podniosła swój status, czego wyrazem była w latach 70. XIX wieku zmiana nazwiska Kicka na Okulicki.